Hejka wszystkim! W tym filmiku nagrywam jakby codzienny makijaż. Jakby nie codzienny, bo ja się na co dzień nie maluję, ale jakby jak się maluję, no to właśnie ten makijaż. Więc pierwsze co robię, to najpierw włosy. Mam takie fajne te spinki. One chyba są z Rossmana, tak mi się wydaje. Pierwsza rzecz to spryskuję twarz hydrolatem. Później nakładam krem. Taki krem mam. Czyli go trzeba nakładać nie za dużo. A jeszcze jakby co, to ja się patrzę tutaj, bo mam bo mam lusterko, jakby co. Teraz tak, co chodzi o jakby ten krem BB i ten i korektor, to ja tych dwóch rzeczy jakby rzadko używam. Najwyżej krem BB, bo on jest taki jakby lekki. Ale dzisiaj użyję. Zazwyczaj nie nakładam ani kremu BB, ani tego korektora. Jak w ogóle nakładam jedną z tych rzeczy, no to najczęściej krem BB, a korektor to na przykład jak jakieś ważne jakby okazje. No i też jak nakładam te dwie rzeczy, to używam bazy. No to więc takiej bazy używam i nakładam tak jedną pompkę. Okej, i teraz nakładam, jak nałożyłam już bazę, to nakładam ten krem BB. No to więc go nakładam na czoło, na nos i na jakby tutaj. Na poliki nie nakładam, bo jakby poliki są, jakby nie mam takiej potrzeby. I jeszcze namaczam gąbeczkę, ale nie mam żadnej wody przy sobie, a nie chcę mi się iść na dół do łazienki, czy to hydrolatem spryskam trochę. I teraz blenduję. Wezmę jeszcze, nałożę jakby pod nosem tutaj, bo jakiegoś pryszcza mam. Dzisiaj mam po prostu zaczerwienienie jakieś, to nakładam. Okej, teraz już nałożyłam krem BB, to nakładam. Jak jeszcze, jak nie nakładam tego korektora, to też nakładam krem BB pod oczy. Ale jak nakładam korektor, to właśnie korektor nakładam pod oczy. I jeszcze nakładam jak na brodę, bo mam tu pryszcze, i na czoło na pryszcze.
Okej, okay, i teraz, żeby to wszystko... Teraz nakładam puder. Mam taki. On jest najlepszy, ja uwielbiam go. Bo wiem, że jakby powinno chyba się nakładać, bo gąbeczką. Nie wiem, mi jakoś lepiej pędzlem jest. Biorę na pędzel, co nie, i... Okej, okay, to więc jak widzieliście, nałożyłam puder. Nakładam puder zazwyczaj na całą twarz. Puder też nakładam nawet jak nie nakładam kremu BB albo korektora. To też jak posmaruję twarz samym kremem, to później nakładam właśnie puder, bo żeby zmatowić, co nie, swoją twarz. Dobra, teraz jak nałożyłam puder, to chyba zrobię brwi. Nakładam taki żel do brwi i po prostu przeczesuję. Okej, okay, teraz nałożyłam żel na brwi i niech trochę wyschną. W tym czasie nałożę róż. Mam taki róż i nakładam go jakby na nos i na poliki tutaj. Okej, nałożyłam róż. Teraz rozświetlacz. Rozświetlacz mam taki. I na razie nakładam go na nos. Biorę tą jakby tą płaską tą płaską stronę pędzla i tak robię taki jakby tego. Nie? Żeby było tak. Tego. I nakładam też tutaj, o tak trochę. No. Też czasami nakładam na usta. Tak. Troszeczkę. O. I na razie to wszystko. Teraz biorę utrwalacz do makijażu, mam taki, i spryskuję po prostu twarz. Boże, zawsze za dużo napryskam. Jak za dużo napryskam, to po prostu biorę gąbeczkę, jakby przyklepuję. Okej, okay, teraz jak mam już całą twarz utrwaloną, to teraz zabieram się za oczy. Podkręcam rzęsy i maluję je. Mam. Podkręcam je taką jakąś zalotką z Rossmana. Jakby najpierw robię, najpierw podkręcam jedno oko, później maluję. Jakby co, mam tusz taki. Sky High. No. Proszę bardzo, a jeszcze zapomniałam, jeszcze jak podkręcę, to mam szczoteczkę i je jakby rozczesuję, żeby nie były posklejane. O.
jeszcze jakby co, to robię dwie warstwy tuszu. Więc tu już pomalowałam i mi wyschło, to robię jeszcze jedną warstwę. Okej, okay, i teraz pomalowałam rzęsy, a jeszcze. Teraz czasami maluję dolne rzęsy, czasami nie. A dzisiaj pomaluję. Wezmę patyczek i no. I wzięłam, czyściłam powiekę. Teraz biorę jeszcze raz rozświetlacz i nakładam go w kąciki oczu. I ostatnia rzecz, błyszczyk. Mam taki błyszczyk. Jakby co, tutaj mam, mi zimno wyskoczyło niedawno. Jakby co. Dlatego mi się taki strób tutaj zrobił na ustach, ale próbuję go nie zdrapać, bo po prostu będzie gorzej. I tak wygląda mój makijaż. A jeszcze chciałam powiedzieć, bo jakby pokazywałam wam chyba mojej, jak nagrywałam filmik, moja wakacyjna, poranna rutyna, to tam pokazywałam wam, jakich produktów używam, co nie, i tam pokazywałam wam, jak się maluję, ale jakby pokazywałam tylko produkty i opowiadałam. I to tak naprawdę trochę nie miało sensu. To więc zdecydowałam, że nagram filmik cały. No. No i tak właśnie wyglądam. Mam nadzieję, że wam się filmik spodobał. No jak wam się spodobał, no to dajcie łapkę w górę. I jak jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to zasubskrybujcie. I widzimy się w następnym filmiku. Pa!